Mariusz Maksymiuk, Radio Biper, Międzyrzec Podlaski, ze mną wójt gminy Międzyrzec Podlaski, pan Krzysztof Adamowicz. Panie wójcie, hala sportowa szkoły w Rogoźnicy i za moment rozpocznie się, będzie trwała i zakończy się oczywiście 9. Gminna Gala Mistrzów 2022. Czym jest dla gminy Międzyrzec to wydarzenie? Jest to bardzo ważny element w życiu gminy Międzyrzec Podlaski i bardzo ważne wydarzenie, bo od 2014 roku w gminie Międzyrzec Podlaski promujemy najzdolniejszych ze zdolnych uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Międzyrzec Podlaski. Zarówno tych, dla których organem założycielskim i prowadzącym jest gmina Międzyrzec Podlaski, ale również i jedna szkoła stowarzyszeniowa. Chcemy promować wartość nauki, wartości te, które są istotne w osiąganiu celów, czyli dyscyplina, czyli systematyczność i rozwój. Dzisiaj będziemy gościć na sali 90 laureatów, zarówno stypendystów, tych naukowych, jak również sportowych. Również od kilku lat promujemy najzdolniejszych w gminie Międzyrzec Podlaski, wyróżniając ich złotymi podkowami, a w tym roku szczególne wyróżnienie dla trzech osób tytułem kryształowej podkowy. Trzykrotnie sięgnęły po złote podkowy na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Ale i oczywiście to, co jest istotne i ważne, od tego roku wprowadzamy również na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Mieliśmy po raz pierwszy zorganizowaną ligę przyrodniczą przedmiotów i tych laureatów dzisiaj również gościmy. Jest to ważny element dopinający rok szkolny i dopinający cały system oświaty w gminie Międzyrzec Podlaski, bo jak wszyscy doskonale widzimy, na zewnątrz mamy termomodernizowane budynki, przepiękne hale sportowe, jak chociażby w tej, w której się znajdujemy, ale dla nas wartością nadrzędną jest dobro dziecka, czyli przygotowanie go do dalszej drogi kształcenia, tak, aby osiągał sukcesy. Dzisiaj pokazujemy tych najzdolniejszych ze zdolnych i jednocześnie mówimy, zapraszamy wszystkich do takiej rywalizacji, do poświęcenia czasu nauce, ale przede wszystkim uwierzenia w siebie, że można osiągać marzenia i warto marzyć. Gmina i sponsorzy tym najzdolniejszym ufundowaliście również hulajnogi, to nowość. A tak, rokrocznie staramy się jakiś element wprowadzać. W sumie z budżetu gminy, i to wielkie ukłony w stosunku do Rady Gminy, iż rozumie, jak istotnym elementem jest edukacja w gminie Międzyrzec Podlaski, przeznaczyła ponad 50 tysięcy na stypendia i nagrody dla uczniów zdolnych z terenu gminy Międzyrzec Podlaski, więc jest to całkiem pokaźna kwota, którą przekazujemy naszym uczniom, a wspieramy ich przecież w przeróżnego rodzaju działaniach związanych zarówno z edukacją szkolną, pozaszkolną, jak również wspieramy stowarzyszenia, działania rozwijające przeróżnego rodzaju umiejętności naszych uczniów. 9. gala. Czy monitorujecie to, co później dzieje się z tymi laureatami? Większość pewnie już na studiach, nawet już po studiach. I czy szczycą się tym, że mają tą złotą podkowę? Sądzę, że na pewno tak, bo każdy z nas pamięta swoje czasy szkolne i jak istotne i ważne było wyróżnienie. My postanowiliśmy i oczywiście dokonywało się to na forum szkoły na zakończenie roku rokrocznie. W tym roku szkolnym również na forum szkoły dyrektorzy szkół nagrodzili najzdolniejszych ze swoich uczniów,
ale naszym obowiązkiem jest również kreować wartość nauki, wartość rywalizacji, ale przede wszystkim wartości rozwoju osobistego. I temu ma służyć Gala Mistrzów, aby w jednym miejscu zebrać wszystkich laureatów, pokazać ich, jak jest ich wielu, i pokazać, że każdy może tutaj znaleźć się. Myślę, że na pewno te statuetki i te wyróżnienia są ważnym elementem nie tylko dla życia szkół, samego ucznia, ale też rodzin, bo dobra edukacja to edukacja wspierająca się. Nie może zabraknąć w niej szkoły, pedagoga, ucznia i rodzica. Dlatego też dzisiaj oprócz uczniów gościmy uczniów z rodzicami, którym również listy gratulacyjne zostaną wręczone, bo jesteśmy dumni, że tacy mieszkańcy i takie dzieci mieszkają na terenie gminy, a dzieci uczęszczają do naszych szkół. Cześć, Mariusz Maksymiuk, Radio IPR. Z kim rozmawiam? Z Dominiką Bułchak. Szkoła jaka? Szkoła podstawowa imienia Jana Pawła II w Tuliłowie. Dzisiaj platynowa już, czy diamentowa statuetka podkowa, 3 razy z rzędu. Czy to rzeczywiście wymaga samozaparcia, dużego poświęcenia czasu? Jak to wygląda u Ciebie z tymi sukcesami w szkole i w nauce?
mi przychodzi to lekko. Robię to z pasją i mi nie sprawia to żadnej trudności. Najlepsze przedmioty, najciekawsze przedmioty to jakie? Matematyka i WF. Ostatnie sukcesy tego roku, jakie to były sukcesy? Jejku. Były jakieś olimpiada? Możliwe, że coś było, ale nie pamiętam. Dobra, dziękujemy. W każdym razie gratulujemy statuetki. Świetna robota, gratuluję. Nikola Adamowicz. Z Wiktorią Krasuską. Jakie szkoły? Szkoła publiczna w Misiach. Wcześniej Halas, teraz już Międzyrzec Podlaski Liceum. Dziewczyny, wy również jesteście laureatkami i podków, i stypendiów naukowych. Jak to wygląda w waszym przypadku? Czy nauka rzeczywiście wymaga od ucznia, od młodego człowieka poświęcenia swojego czasu? Czy dla was to przychodzi zupełnie inaczej, macie na to pomysł? A jeśli jest ten pomysł, to jak ten pomysł na naukę wygląda? Myślę, że przede wszystkim poświęcony czas, ale liczą się najbardziej chęci. Nauka nie jest łatwa, to fakt, natomiast mi nauka wchodzi bardzo prosto. Pamiętam wszystko z lekcji, dlatego mogę skupić się na swoich pasjach, takich jak sport albo śpiew. I dlatego mam aż tyle nagród. Nauka przychodzi mi bardzo łatwo i nie jest dla mnie problemem. Jedna i druga dzisiaj otrzymała hulajnogi? Czy to są pierwsze w życiu hulajnogi? Pierwsza w życiu już hulajnoga? Nie, ja już się wcześniej uczyłam i też już wcześniej jeździłam. Aha, a hulajnoga. Tak. Tak, pierwsza w życiu, więc mam czas się nauczyć. Czego wam dziewczyny życzyć na przyszłość? Ja myślę, że dalszych sukcesów i dalszej chęci do nauki. Wytrwałości. Przede wszystkim wytrwałości. Tego wam życzymy i gratulujemy. Dziękuję za rozmowę. Cześć, z kim rozmawiam? Amelia Koźla. Amelia, słuchaj. Smaczny ten tort? Bardzo polecam. A ty wiesz, że dzisiaj ten tort to również dzięki tobie, dzięki twoim sukcesom? Tak. Wiem. Jaka szkoła? Rogoźnicy tutaj, miejscowa. Twoje sukcesy, jak u ciebie wygląda nauka? Czy przychodzi łatwo, czy przychodzi trudno? Jakim trzeba być człowiekiem, jaką osobą? Co w sobie mieć, żeby ta nauka jednak wychodziła właśnie na medal, a nawet na złotą podkowę, jak u was, w waszym przypadku? Trzeba się przykładać, być sumiennym, nie odkładać niczego na potem. Ja akurat tutaj laureatką nauki nie jestem, aczkolwiek zdobywam tak oraz tańczę, czyli sportowiec. Trzeba mieć pasję w życiu, to jest bardzo ważne. Tak, i to tyle. Nie mieć tremy. Tak, chociaż to się bardzo często zdarza, jest to do wypracowania. Ale jeśli odnosi się sukcesy, to z tą tremą należy walczyć i ona później przychodzi, myślę. Tak, to jest prawda. Jakie plany na przyszłość? Się okaże. Dziękuję. Dziękuję. Cześć, dzień dobry. Mariusz Maksymiuk, Radio Biper. Smaczny tort? Bardzo dobry. Bardzo dobry. A wiecie, że ten tort również dzięki waszym sukcesom i tym wszystkim ludziom, którzy nauczycielom, rodzicom i wam, dzięki którym ta właśnie dziewiąta, dobrze widzę, tam z tyłu dziewczyny. Laureatki, no właśnie, jak wam przychodzi ta nauka? Jaką trzeba być osobą? I czy macie w ogóle pomysł na naukę? Jak wam to wychodzi? Najwięcej wynoszę z lekcji. Z lekcji tak. Wynosisz najwięcej. Tak jak dzisiaj ten tort z tej hali sportowej, tak jest. A u ciebie? No też z lekcji, z różnych praktyk, no i też z doświadczeń na przykład, dzięki też pomocy rodzicom, no i też bliskim. Jakie przedmioty u was akurat królują? Co lubicie, a czego nie do końca lubicie? Lubię geografię. Geografię lubisz? Tak, tak. Stolica Japonii? Tokio? Nie jestem pewna. Tak? A ja lubię, nie przepadam za polskim, ale lubię bardzo muzykę, plastykę. Czego wam życzyć? Dużo odpoczynku. Dobra, to wakacje się zbliżają. Tak, dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Paweł Tymoszuk. Paweł Tymoszuk. Pawle, laureat jesteś dzisiaj, gratulujemy. Ale laureat w jakiej kategorii? Pamiętasz? Stypendium naukowe. Stypendium naukowe. No to tak jakoś tak mizernie. Jakim trzeba być uczniem bądź młodym człowiekiem, żeby móc osiągać takie sukcesy? Jak wygląda nauka u ciebie? Czy dużo jej czasu poświęcasz? Czasami poświęcam dużo czasu, to zależy od tematu, na jaki trzeba się nauczyć. Dużo rzeczy zapamiętuję też z lekcji, dlatego nie muszę poświęcać na to tyle czasu.
przedmioty, które lubisz i przedmioty, które, za którymi nie do końca przepadasz? No najbardziej przedmioty, które lubię, to WF, informatyka i język angielski, a przedmioty, z którymi ciężko mi, no to jest biologia i geografia. Czego ci życzyć na przyszłość? Powodzenia. Tego ci życzymy. Gratuluję. Dziękuję.